Włącz i zostań z nami. Witam serdecznie Państwa. Proszę, abyśmy chwilą ciszy uczcili pamięć wszystkich, którzy walczyli za ojczyznę. Wszystkich umęczonych, pomordowanych, więzionych w ubeckich kazamatach, żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych. Proszę Państwa, mam zaszczyt przywitać dzisiaj przede wszystkim panią Marię Czaplicką. Która przybyła do nas z rodziną, z synem i wnukami. Jeden z nich na cześć Czesława Czaplickiego, który nosił wiele lat imię Zbyszek. Właśnie nazywa się Zbyszek. Witamy serdecznie. Cieszę się, że razem jesteśmy tutaj, żeby w sposób taki szczególny wspomnieć tych, którzy uczyli nas patriotyzmu. Tych, których poprzedni ustrój skazał na zapomnienie, na wygnanie, na zapomnienie, na coś, co jest najbardziej dojmujące, aby skreślić z kart historii, aby wykreślić z naszej pamięci. To im się absolutnie nie udało. Ci bohaterowie są odkrywani, ci bohaterowie są przywracani pamięci naszej publicznej, pamięci historycznej. Ich miejsce w naszej pamięci, szczególnie tej historycznej dla młodych ludzi, jest poczesne i bardzo istotne. Czesława, miałem okazję z nim tutaj współpracować niejednokrotnie, żeśmy dyskutowali na różne tematy. Ja poczytuję sobie to za ogromny honor. Zanim go poznałem, oczywiście o jego przeszłości ja niewiele wiedziałem. Ta przeszłość jest w coraz większym stopniu odkrywana dzięki naszej inicjatywie tutaj Janusza i Andrzeja Kofluka. To dla mnie jest wielki wzór bohatera, patrioty, Polaka, który powinien być rozpowszechniany i powinien być właśnie przedstawiany jako wzór postawy, którą powinniśmy naśladować w swoim życiu. Konać no, tego właśnie aktu odsłonięcia tej wystawy. Proszę bardzo. Wystarczy. Proszę, podejdźcie chłopcy do babci. Pomóżcie tam dokładnie. Wystawa poświęcona Czesławowi Czaplickiemu, Rysiowi, stała się faktem. Cieszy mnie to i mam nadzieję, że kolejne osoby też tu przyjdą, zwłaszcza zależy mi bardzo, aby młodzi ludzie, bo myślę, i tak to zostało tutaj skomponowane, że można poprzez tę wystawę poznawać naszą historię Polski.
od czasów II wojny światowej, od 1939 roku do XXI wieku. Wystawa fotograficzna, także życiorys, dokumenty, ale i niezwykłe eksponaty, bo i mundur Czesława Czaplińskiego, ordery, niezwykła ich ilość, także książki, tak jak widzimy na wystawie. Ile czasu zajęło skompletowanie tego materiału i jak do tego doszło? Ja już o wystawie myślałem dokładnie od listopada. Natomiast ogólnie ta cała idea dotycząca przywrócenia Czesława Czaplińskiego i jemu podobnych żołnierzy zaświtała mi już w głowie 2 lata temu. No, nie byłem pierwszy, bo przecież kilka lat temu już zaczęły się różne uroczystości, ale miałem tą przewagę, że znałem dokładnie Zbyszka, bo tak na niego mówiliśmy. I te poszukiwania śladów jego pamięci na początku nie były tak trudne, no bo jest troszkę publikacji, książek, artykułów. No ale ja chciałem pójść dalej. Chciałem jakby u źródła dowiedzieć się, co ta historia przyniesie, i pojechałem wraz z kolegą Andrzejem Koflukiem, pojechaliśmy do jego miejsc rodzinnych w powiecie cianowskim, do Przasnysza, Krasnosielca, no i do rodzinnego Zacisza, tam zbierać pamiątki, poznawać ludzi. Zrobiliśmy taki rekonesans, zaledwie 3 dni. W wakacje pojedziemy tam przynajmniej na tydzień i do jeszcze innych miejsc, w których przebywał. Torunia, Szczecina, czy do Kęczyna, gdzie odbywał służbę wojskową. No i naturalnie bardzo dużo pomogła mi w tym wszystkim wdowa, pani Maria Czaplińska, która udostępniła część materiałów, no choćby ten eksponowany tutaj mundur, te ordery, legitymacje, no i też szereg takich materiałów źródłowych ze zbiorów rodzinnych. Ja to wszystko jeszcze uzupełniłem zdjęciami współczesnymi, które w trakcie tych wojaży zdołałem zrobić. No i to jest początek drogi, bo jak mówię, w przyszłości będzie książka. Czesław Czapliński, Ryś, doczekał się swojego upamiętnienia. Tak, jestem bardzo szczęśliwy. Dzisiaj to jest radość moja wielka, że ta wystawa jest i w gmachu Solidarności, bliskiej w sercu każdego z nas, i jest to upamiętnienie człowieka niezwykłego, człowieka wyjątkowego, o pamięć którego dopominaliśmy się przez wiele lat. I wreszcie się udało. Tak, się udało. Nie wiem, czy pamiętacie, była sprawa rotmistrza Pileckiego. Ona była zainspirowana właśnie Zbyszkiem. Zbyszkiem mówię zawsze, Czesław Czaplińskim, ale zawsze mówię Zbyszek i tak zapamiętałem, i tak on do końca życia będzie dla mnie istniał. On symbolizuje te osoby, które tutaj we Wrocławiu szukały schronienia po II wojnie światowej. Gdzieś z Mazowsza, spod Hala, ze Świętokrzyskiego, wielu z tych ludzi by inaczej zginęło tam. Natomiast tutaj we Wrocławiu znaleźli schronienie. Część z nich niestety została zamordowanych i pochowana została na cmentarzu osobowiskim potem na wieczne zapomnienie, ale ziemia się upomniała o swoich i wrócili do pamięci. Profesor Szwagrzyk przywraca im pamięć. Solidarność dzisiaj gości Czesława Czaplińskiego. My go nie gościmy, on jest cały czas z nami. Czesiu był taką postacią dla nas niezwykle ważną i jest duchowo dalej z nami. On bardzo mocno zaznaczył swoją obecność, bardzo takim stonowanym, bardzo subtelnym, dystyngowanym starszym panem, takiego go poznałem, o takich bardzo patriotycznych poglądach. Bardzo mądrze też mówił o wolnym kraju, o odzyskiwaniu niepodległości. Miał ogromny, powiedziałbym, taki sentyment do Solidarności, będąc oczywiście też członkiem Solidarności. I bardzo nas w tych działaniach wspierał. On tutaj pracował jako
taki przedstawiciel kombatantów. Jak będzie kultywowana pamięć Czesława Czaplińskiego? Rysia, co dalej? Chcemy chodzić z prelekcjami po szkołach. Już mamy zaproszenia do trzech szkół wrocławskich, gdzie będzie i wystawa, i wspomagana prelekcją. A oprócz tego Janusz przygotowuje się do napisania książki, takiej popularnej książki o Zbyszku, i ma być nakręcony film albo fabularyzowany, albo dokumentalny o Zbyszku i o jego działaniach. Za tą pracę bardzo dziękujemy, za wystawę także, no i za krzewienie pamięci Czesława Czaplińskiego. Rysia, no i czekamy na następnych naszych bohaterów. Tak, postaci niezwykłej, która 18 lat się ukrywał przed organami Służby Bezpieczeństwa. Bardzo interesująca wystawa, szczegółowa dokumentacja, także pamiątki po panu Czesławie Czaplińskim. Pozostaje zaprosić wrocławian, dolnoślązaków, a także mieszkańców Polski do siedziby Wrocławskiej Solidarności na tą wystawę. Oczywiście tak. Musimy wiedzieć o tym, że jednym z nich jest Czesław Czaplicki Ryś. Człowiek niebanalny, człowiek wielkiego formatu, patriota, który myślę, że też może uda nam się znajdzie swoje miejsce gdzieś na placu czy ulicy, to znaczy, że nazwiemy właśnie jego imieniem jakieś miejsce we Wrocławiu. Będziemy na pewno o to zabiegać. No i zapraszamy wszystkich na tą wystawę. Oczywiście zapraszamy na wystawę. To jest pewna taka zajawka tego, co się będzie działo jeszcze, to znaczy myślę, że ta wystawa jest taką zajawką książki, która powstanie, książki opisującej tego szczególnego bohatera. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, także za gościnę w Dolnośląskiej Solidarności. Dziękuję, oczywiście zapraszamy, jest nam zawsze miło. Tutaj w siedzibie UB, wtedy już SB, go przesłuchiwano. Zbyszek się tam nie przyznał do tego, że jest Czesławem Czaplińskim. W dalszym ciągu mówił, że jest Zbigniewem Ryńskim. Ale już po przewiezieniu na Mokotów, do Warszawy, tam przyznał się. Śledztwo toczyło się ponad rok i proces. W 1964 roku prokurator żądał kary śmierci, ale skazano go na 15 lat więzienia. Potem po rewizji w Sądzie Najwyższym karę zmniejszono do 10 lat. Na podstawie amnestii z 1956 roku karę zmniejszono do lat 5 i 5 lat, jak to się mówi, od dzwonka do dzwonka przesiedział. Był oznaczony krzyżem virtuti militari, a na Morzu Śmierci dostał, stąd tam macie mundur kapitana Wojska Polskiego, a czapkę majora, bo Zbyszek już na Morzu Śmierci w maju dostał awans na stopień majora. Odznaczył w imieniu prezydenta Lecha Kaczyńskiego krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Zbyszka. Także taka to była postać. Że dla którego ojczyzna to słowo najświętsze, tak twardzi jak skała, żołnierze wyklęci. Cześć ich pamięci! Gramy dla ciebie i twojej rodziny.